W dzisiejszym słuchowisku. Zawdy gębę, bo... Po co mi zrobisz kuternogo? Raczej z nim nic nie załatwisz dzisiaj. Mam raport z misji. Możesz sobie mieć. Interesiki z tobą to czyste przyjemności. Każdemu to mówisz, Dallas. Tutajże jest właśnie smykałka. Lor nosi je cały czas przy sobie i jeżdżę zawsze z obstawą 2/5 gwardzistów. Do łacha, niech będzie. Rozdział drugi. Część pierwsza. Życie ulicznika. Nie jest dobrze, Zik. Powiadam ci, to będzie koniec tego miasta, jeżeli nic się nie zmieni. Rzekł młody mężczyzna, puszczając dym z drewnianej fajki. Przesadzasz, Griff. Nie jest wcale tak źle. Mamy wszystko, co nam potrzeba. Nie słuchaj tych ludzi, co zło wróżą. Odpowiedział mu starszy, siedzący na małym stołku pod ścianą domostwa. To nie są wróżby, popatrz no tylko. Coraz większa bieda jest na ulicach, nie poznaję już dochów. Oczywiście nie było tu nigdy kolorowo, ale jakoś zawsze handel się kręcił. A co? Teraz się nie kręci? Popatrz na ten statek. Towarowy, jak się patrzy. Starszy wskazał na okręt, który właśnie cumował w porcie. Towarowy owszem, a dla kogo pójdą te towary, jak myślisz? Dla ciężko pracujących? Dla ludzi, dzięki którym to miasto jeszcze sipie? Oczywiście, że nie. Pójdzie jak zwykle dla tych zakonników i ich lizusów. Młody machnął ręką, nie kryjąc zbulwersowania. Uważaj, Griff. Jestem twoim przyjacielem, ale o zakonie to ty się dobrze wypowiadaj. Nie widzisz, ile zrobili? Popatrz no, pomagają biedocie. Dają im pieniądze, wicht, opierunek. Młody spojrzał na starca z pretensjonalnym, aczkolwiek niedowierzającym wyrazem twarzy. Tak, tak. Nie rób mi tutaj min. Mówili na ogłoszenia. Rekord dobrobytu mamy. Ale ty tego nie widzisz. Ja tego nie widzę? Oj, widzę! Uniósł się, wstając nerwowo z dużego kamienia przylegającego do budynku. Widzę, jak pospolici kupcy biednieją. Widzę, jak zawyżają podatki ludziom pracowitym, żeby później oddać nierobom. Widzę, jak małe rodzinne lokale w dzielnicy handlowej się zamykają jeden po drugim. To wszystko widzę! Zwrócił się pretensjonalnie do swojego rozmówcy. Mówisz o tych oszustach? Dorobkiewiczach? Im to się akurat należy. Bogato się na przekrętach i żerowaniu na ciężko pracującym społeczeństwie. Ile to złota teraz jest w skarbcu miasta z pozamykania tych wszystkich grup szwindlerskich. Ohoho, to jest dobre działanie. Ja się z tym zgadzam. Pstu! Zamykają ludzi, którzy są dla nich niewygodni. Młody przerwał wypowiedź starszego, nie kryjąc coraz większego zbulwersowania. To nie są oszuści, lecz normalni, myślący, pracujący ludzie. Jak możesz w to wszystko wierzyć? Na kazaniu mówili. Ja już wiem, co mówili. Pychają ludziom nieprawdę z mównicy, a ci w to wierzą jak osły skończone. Nie boli cię, że jedzenie jest droższe? Że pieniądze zaczynają być rarytasem? Żyła na skroni młodego pulsowała, kiedy przytaczał kolejne argumenty. Przecież nam dają! Mamy więcej niż zeszłej wiosny! Głupoty gadasz! I lepiej zawdy gębę, bo... Bo co mi zrobisz, kuternogo? Ledwo wstać możesz przez ten swój bebek i bolącą nogę! Zadrwił skąpana, spoglądając na niego z politowaniem. Ale może masz rację.
Lepiej zmieńmy temat, bo to jak krochem o ścianę z tobą rozmowa. Ty tępa pierdoło. Dodał cicho pod nosem. Co tam powiedziałeś? Nie usłyszałem do końca. Starszy przystawił rękę do ucha, żeby usłyszeć lepiej. I dobrze. W spokojnej uliczce w oddali nagle pojawiła się tajemnicza, zakapturzona postać, która zmierzała w stronę rozmówców. Patrz tutaj. Młody wskazał palcem w stronę postaci. Pewnie kolejny z tych małomównych. No widzę go. Po co mu kaptur? Przecież pochmurno dzisiaj i ciepło. Pomyleniec czy co? Może masz szpetną facjatę? Zadrwił palący fajkę młodzian. Albo bruzdę na czole. Obydwoje zaśmiali się delikatnie, po czym postać skierowała na nich swój wzrok. Ty czekaj. On chyba patrzy prosto na nas. No, widzę. Orzekł starszy, niespokojnie poprawiając się na swoim siedzisku. Zakapturzony, za każdym krokiem był coraz bliżej. Jego twarz była niewidoczna. Idzie tutaj. Może nas usłyszał do łacha. Zachowuj się jak zawsze. Czyli jak? Jak idiota. Burknął, zakrywając czoło dłonią, nie kryjąc zażenowania. Palący fajkę przyjął pozycję, jakby nic go nie obchodziło i odwrócił wzrok od tajemniczej postaci. Zakapturzony mężczyzna skręcił nagle w prawo do wąskiej uliczki pomiędzy budynkami. Zatrzymał się na chwilę i rozglądając zapukał do obskurnych, ciemnych drzwi. Po chwili szufladka na drzwiach odsunęła się, a ze środka odezwał się gruby, nieprzyjemny głos. Hasło. Bielmo jest zarazą. Złodziej zdjął kaptur, odsłaniając swoją twarz w celu zidentyfikowania. Drzwi otworzyły się powoli. Niski, lecz krzepki oprych zdzielił wzrokiem przybysza. Witaj, Dieter. Odźwierny uścisnął rękę Łotra i zaprosił go do środka. Coś blady jesteś. Czyżbyś mało spał? Zadrwił, patrząc na znużone oczy przybysza. Oszczędź mi tej sztucznej troski. Przodujący obecny? Łotr podszedł do stołu, na którym leżał gąsior z wodą. Obecny, lecz zajęty. Oprych usiadł przy stole. Ma specjalnego gościa, więc raczej z nim nic nie załatwisz dzisiaj. Dieter napił się wody z drewnianego kubka i zaklnął pod nosem. Mam raport z misji. Możesz sobie mieć. Kazał nikogo nie wpuszczać dzisiaj, a ja rzetelnie wykonuję swoją robotę. Jak zawsze. Uśmiechnął się szyderczo. Kto jest tym gościem? A ja wiem. Zakaptorzony jakby wszyscy. Twarzy nie widziałem, ale rękawice miał za to ciekawe, o. Ciekawe? Tak, w jakieś dziwackie symbole. Bramkarz wyłożył nogi na stół. Jakaś nowa wtyka może? Nie, nie sądzę. Bardziej wyglądał na interesiarza z Zamorza. Oprych kaszlnął i przetarł nos. A właśnie, a propos interesów. Młot cię dzisiaj szukał. Młot? Zdziwił się, unosząc brwi. Co chciał? A miał dla ciebie pewien list, ale co się z nim stało, to ja już nie pamiętam. Bramkarz odwrócił wzrok, uśmiechając się. Nie pamiętasz, co? Zapytał ponownie, wietrząc podstęp. No co poradzić, lata lecą. Coś czuję, że twoją pamięć można szybko przywrócić. No ba, wystarczy tylko dobrze pogrzebać w takiej zakiewce na przykład. Oprych przełożył nogi na stole, patrząc z uśmiechem na złodzieja. A kto wie, może znajdziesz tam coś, co przywróci mi pamięć. Mogę pogrzebać.
Łotr oparł się rękami o stół i pochylił się nieco w stronę bramkarza. Lecz najpierw pójdę na ulicę Wapienną do pewnego mieszkania na poddaszu piekarni. Na te słowa uśmiech na twarzy bramkarza zniknął szybciej niż się pojawił. Piekarni? Zapytał głupkowato. Tak, Nozdril, dobrze główkujesz. Dieter uśmiechnął się złowrogo. Jak myślisz, co bym tam znalazł? A może raczej kogo bym tam znalazł? Oprych patrzył w bezwzględne oczy złodzieja, czując wzbierającą trwogę. Nie wiem, o czym mówisz. Mamy się przekonać? Skoro nic tutaj dzisiaj nie zdziałam... Łotr odstąpił od stołu i wyprostował się. To mogę poświęcić trochę czasu. Dobra, nie było rozmowy. Oprych sięgnął do wewnętrznej kieszeni swojej skórzanej kamizelki i wyciągnął korespondencję. Masz ten list. Wiadomość wylądowała na stole, obok gąsiora z wodą. W tym fachu nie ma prywatności, Nozdril. Zapamiętaj to następnym razem, jak będziesz chciał zarobić na członku bractwa. Dieter wziął list do ręki. Bywaj, nic tu po mnie. A idź w cholerę. Drzwi za Dieterem solidnie się zamknęły, podkreślając emocje targające Nozdrilem. Nie zwlekając dłużej, Łotr oparł się o ścianę budynku i zaczął czytać list od swojego druha. Dobrze, co ty chciałeś, młocie? Witaj, zacny obywatelu. Winniśmy się spotkać. Szukaj mnie w towarzystwie szlachetnych dziewic wysokiego rodu. Nie mitręż zbyt długo, jako że sprawa ta nie cierpiwszy zwłoki. Ckliwe dziewice wysokiego rodu. Uśmiechnął się, patrząc na list. A to zacny łachmyta. Dzielnica handlowa to za wysoko dla niego. Zatem zostaje tylko jedno miejsce. Dobrze chociaż, że blisko. Przebierając wzrokiem wśród ludzi, Dieter dostrzegł znajomą postać. Pod ścianą przybytku Madame S. siedział na beczce adresat listu. Rozmawiał z jedną dziewicą wysokiego rodu, która zdawała się ulegać jego wdziękom. Ten się nigdy nie nauczy. Zaśmiał się i ruszył, nie zwlekając dłużej. Jegomość zauważył, jak znajomy druh idzie w jego kierunku. Szybko odprawił obiekt swoich zalotów, posyłając jej na dowidzenia niedbałego całusa. Popatrzeć tylko, kogo tu pies przywlókszy. Słychy chodzą, że dajesz radę, braciszku. Kompan przywitał Dietera w charakterystycznym dla niego akcencie. Jak widać, lepiej niż ty, braciszku. Uścisnął rękę czerwonego kaptura. Nie mało ci wpadek z kobietami? Tej też chcesz dać się oskubać? Znowu, że mi tym czadzisz. Spojrzał na kompana pretensjonalnie. Człowiek raz się sparzywszy i do końca jest potępiony. Nie czadziłbym ci, gdybyś nie miał u mnie długu. Sam wiesz, jak to jest w tej branży. Oczywiście, że wiem. Nie jestem, że już świeżakiem. I przestań, że mnie tu prawić. W końcu mamy ten sam stopień. Więc oszczędź, że mi tych wywodów, braciszku. Jak tam chcesz. A tak swoją drogą, to nie masz może już wyrzutów sumienia? O cóż, że cię chodzi? Co na to powiedziałby twój pradawny budowniczy? Zadrwił, rozglądając się po okolicy. Dowcip trzymawszy się ciebie. Chcesz gadać o mojej przeszłości? Czy o czymże konkretnym? Młot pokazał Dieterowi monetę, którą przewracał między palcami.
Racja. Do rzeczy. Pójdźmy zatem na zaplecze. Tam jest bardziej, że dyskretnie. Wstał i zaprowadził kompana na zaplecze przybytku Madame S. Z dala od zgiełku i niepotrzebnych gapiów. Dobra, mów, po co mnie tu sprowadziłeś? Zapytał się niecierpliwie i oparł o drewnianą beczkę przy ścianie. Idea nawiedziwszy mnie, jak spłacić dług, który u ciebie żem zaciągnął. Druh usiadł na skrzynce, która leżała obok beczki przy ścianie. Uszą mnie do wieży. Czyżby nadszedł ten czas? Powiedział, imitując akcent byłego już kapłana budowniczego. Dostawczy cynk od mego pasera, okazawszy się, iż pewien dygnitarz o imieniu Lord Borg jestże w posiadaniu pozłacanych kości do gry. Nachylił się nieco do kompana, aby maksymalnie udyskretnić rozmowę. Połowa lordów ma takie kości. Zdarzyło mi się już nawet takie ukraść. Co niby jest takiego... Dajże mnie skończyć. Te kości sąże specjalne, szulerskie. A wiesz, co to znaczy dla hazardu? Dieter słuchał z zaciekawieniem, pocierając lekko brodę. Jestże kupiec na te kości. Ponoć ktoś, kto przegrawszy z lordem i chciałby, że się na nim zemścić. Dlatego płaciwszy dużą sumę za pozyskanie ich. A jak sam wiesz, zemsta jest w naszym fachu wielce, że opłacalna. Uśmiechnął się nikczemnie. Rozumiem. Lecz gdzie jest haczyk? Jakby to było takie proste, to każdy nowicjusz by się na to rzucił. Dieter skrzyżował swoje ramiona i wyprostował się. I tutajże jest właśnie smykałka. Lord nosi je cały czas przy sobie i jeżdżę zawsze z obstawą dwóch świątynnych gwardzistów. Młot odwrócił wzrok od kompana i rozglądnął się po zapleczu. Ha, a więc o to chodzi. Łotr uśmiechnął się i wstał z beczki. Niestety, obmyśliwszy już plan, lecz sam, że nie dam rady tego ziścić bez pomocy, potrzebowawszy ciebie, braciszku. Wskazał na kompana zabandażowaną ręką. Czekaj, czekaj. Chcesz, żebym pomógł tobie odzyskać dług, który zaciągnąłeś u mnie? Łotr parsknął śmiechem z pretensjonalnym wyrazem twarzy. Chyba nawet ty widzisz tutaj pewne niedociągłości. Zdaje, że się mnie iż 100 złotych gwinei, rozwiewawszy twe wątpliwości. Spojrzał w oczy Dietera porozumiewawczo. Złodziej zamyślił się przez chwilę, słysząc propozycję drucha. 100 gwinei, powiadasz. A kto jest twoim paserem? Nie twa to sprawa, jeżeli przyjacielu. Mogę liczyć na twój wkład? Czy chcesz, że dalej czekać na mój dług? Dieter zamyślił się głęboko. Analizował propozycję przyjaciela, która była bardzo kusząca. Młot czekał w ciszy, patrząc, jak druh chodzi spokojnie, zamyślony. Do łacha, niech będzie. Oznajmił po dłuższej chwili skuszony pokaźną sumą zaproponowaną przez czerwonego kaptura. Zacnie! Zajdźmy, że jutro do naszej tawerny z rana. To wtajemniczywszy cię w szczegóły. Niech będzie, braciszku. Tymczasem muszę udać się już w swoją stronę. Pewnyś, braciszku? Może byśmy zaglądali razem, że do Madame S. Nie tym razem, druhu. Zmęczenie mnie ogarnia. Łotr ziewnął lekko, czując nieprzespaną noc. Bywajże zatem. Nie zatrzymuję. Obydwoje podali sobie ręce, po czym udali się każdy w swoją stronę. Kierując swoje kroki w stronę kamiennego rynku, Dieter wiedział, że propozycja przyjaciela mu się opłaci.
Dług zaciągnięty przez młota ciągnął się już wystarczająco długo, aby nadszarpnąć cierpliwość Łotra. Dlatego wizja rychłej spłaty skłoniła go do podjęcia niemałego ryzyka. 100 złotych gwinei. Coś czuję, że to nie będzie łatwe. Muszę się przygotować. Powiedział do siebie i zniknął w tłumie. Drzwi otworzyły się, wydając charakterystyczny dźwięk dzwonka. Witajcie w moim sklepiku, tutaj wszyscy... O, Dieter! Sklepikarz smukłej postury obnażył swój uśmiech, ukazując go spod dziobatego nosa. Witaj, Dallas. Łotr ukłonił się niezgrabnie, okazując szacunek. Powitać mojego kradzieja, znaczy dobrodzieja. Co się cię sprowadza do zacnego Dallasa? Czyżby cysłoko było zła? Odpowiedział na ukłon tym samym. Sprawdziła się dobrze, sklepikarzu. Lecz ja nie w tej sprawie. Łotr przybliżył się do łysawego mężczyzny. No to słucham z ciekawosteczką. Czego ci trza? Poprawił monokl na prawym oku. Potrzebuję wyprać parę rzeczy. Mówiąc to, poklepał swoją torbę na fanty, dając do zrozumienia, o jaki rodzaj prania chodzi. A jakże? Zajdźmy na tył, na magazyn pójdziemy, potargujemy się, pokażesz, co się masz i wyczyścimy to i owo. Sklepikarz zatarł ręce. W jego oczach widniał charakterystyczny błysk, zwiastujący szemrane interesy. Magazyn znajdował się w strefie zabronionej dla zwykłych klientów. Wstęp tutaj mieli tylko biznesowi gracze, co nie było łatwym do osiągnięcia statusem w sklepiku pod koniem. Gdy wszedł do pomieszczenia z zasłoniętymi oknami, złodziej wyjął łupy, które wcześniej zdobył z rezydencji numer 45 i rozłożył je na stole. Sklepikarz, łapiąc za swój monokl i marszcząc długie czoło, skrupulatnie zaczął przeglądać przyniesione pamiątki, podnosząc je, obracając w świetle lampy i delikatnie ostukując, aby doszukać się wszelkich sposobności na obniżenie wartości transakcji. Obfite łowy, kradzieju. Za świąteczniaki mogę dać ci 80 srebrnych, ale ten sygnecik jest trefniutki. Nie wartawszy więcej jak 10 złotych. A ten fancik... Handlarz wziął do ręki złotego zęba i zaczął mu się przyglądać. Ciekawe, znaleźwszy, ale nic ci ja nie dam za to. Nie kupuję takiejszych rarytasków. Rozumiem. Łotr schował sakiewkę z powrotem do torby przy pasie. A co do reszty cosików? Moja oferta brzmi 80 srebrnych i 10 złotych gwinyszek. Oznajmił beznamiętnie, krzyżując ręce na piersi. Mało, Dallas. Łotr spojrzał na kamienną twarz sklepikarza, licząc na zmianę jego decyzji. Więcej nie łuskasz, kradzieju. To jedenastka oferta, zważywszy na twojaki cech. Złodziej znał Dallasa i wiedział, kiedy najlepiej się targować. Jednak teraz nie był właściwy moment, ponieważ w obecnej sytuacji Łotr nie mógł liczyć na nic więcej niż na zirytowanie nieustępliwego kupca. Niech będzie. Dieter zaklnął cicho pod nosem, nie kryjąc oburzenia. Sklepikarz
precyzyjnie policzył pieniądze i ułożył je na stole w dwie równo wysokie wieże. Następnie przesunął je w stronę Dietera, aby dokładnie pokazać, że kwota jest odpowiednia i nie ma miejsca na jakiekolwiek negocjacje. Oto nominał. Oznajmił i zabrał fanty, które leżały na stole, wkładając je do osobnej skrzyni. Jeszcze jedno, sklepikarzu. Oznajmił, biorąc zapłatę ze stołu. Potrzebuję zasobów. Słysząc to, sklepikarz uchylił drzwi do zaplecza i szybko zniknął z oczu Dietera. Po chwili pojawił się z powrotem, trzymając skórzaną teczkę, którą uroczyście wyłożył na stół, ujawniając jej tajemniczą zawartość. Przed oczami Dietera ukazał się duży zasób narzędzi. Po krótkim namyśle, Łotr wskazał towar, którym był zainteresowany. Sklepikarz ostrożnie wyciągnął wybrane narzędzia i położył je na stole obok teczki. Ile liczysz za to? Zapytał w nadziei, że ma wystarczającą ilość pieniędzy. 2 złote za blaszeńki, dłubajki za 40 srebrnych, a krętka... Sklepikarz zawiesił się na chwilę, patrząc na specjalistyczny śrubokręt. Dla ciebie, kradzieju, niech będzie po zniżce 4 złote gwineszki. Dieter bez słowa odliczył pieniądze i położył je przed handlarzem. Interesiki z tobą to czyste przyjemności. Każdemu to mówisz, Dallas. Bo każde interesiki to przyjemność. Zaśmiał się nikczemnie, licząc pieniądze. Mówiąc o interesikach, potrzebuję namiar na kogoś, kto wypierze mi te zęby. Sklepikarz zmarszczył czoło w geście zastanowienia. Z obcejszych handlarzy to może Barkowicz chętny by był? Równie dobrze mógłbym je oddać właścicielowi. Łotr oburzył się, słysząc propozycję pasera. Jakieś inne możliwości? Nie kojarzywszy inniejszych prań. To wszystko, co się wiem. Wzruszył ramionami. Rozumiem. Łotr poprawił swoje odzienie i nałożył kaptur na głowę, kierując się do wyjścia. Bywaj zatem, handlarzu. Czas na mnie. Owocnych łowów, dobrodzieju. Sklepikarz odprowadził klienta do drzwi. Wychodząc ze sklepu, Łotr skręcił w kierunku południowej dzielnicy slumsów. Idąc spokojnie, Dieter przekroczył granicę handlowej dzielnicy, gdzie znajdował się posterunek Straży Miejskiej. Mijając go, można było zauważyć najnowszy eksponat, który niczym trofeum wisiał na szubienicy znajdującej się obok wejścia do posterunku. Obecna polityka miasta była bardzo prosta. Wszelkie oznaki niezadowolenia wśród mieszkańców były gaszone w zarodku. Każdy rokujący lider buntowniczy, dla przykładu, stawał się wiszącą przestrogą. Ten widok dla Dietera był dość powszechny. Idąc dalej w swoim kierunku, Łotr poczuł, jak zmęczenie bierze górę nad jego ciałem po ostatnich nocnych eskapadach. Docierając do znajomego zaułka, oczom złodzieja ukazał się znajomy widok starej, lecz solidnej kamienicy, naprzeciwko której znajdowała się nieczynna studnia, nadgryziona przez ząb czasu. Nie jest to wiele, ale jest to dom. Pomyślał, wchodząc do mieszkania w środku kamienicy. Mieszkanie było niewielkie. Składało się z 2 pokoi. W części właściwej znajdował się salon, w którym było palenisko, stół,
skrzynia oraz stara kanapa. Drugi pokój to była sypialnia, w której znajdowało się jesionowe łóżko. Zmęczony i ospały podszedł do dużej skrzyni. Następnie objął ją rękami i przycisnął niewidoczne dla oka wyżłobienia. Spód skrzyni wysunął się, ukazując sekretny schowek na osprzęt. Zdejmując z siebie wszystkie przybory, Łotr starannie je ułożył i zamknął schowek, odruchowo sprawdzając, czy mechanizm zaskoczył. Następnie udał się do sypialni, aby przepaść w krainie nieświadomości i błogiego snu, kładąc się na twarde łóżko. Cześć, z tej strony Live Edit Project Studio. Mamy nadzieję, że podoba Ci się nasze słuchowisko. Jeżeli tak, to zostaw coś po sobie w komentarzu pod filmem. Pomoże nam to w rozwoju kanału i podbiciu zasięgów. A tymczasem, do usłyszenia w następnej części.